I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:20. Wiara Adama. W Biblii znajdują się niezliczone opowieści o ciekawych mężczyznach i kobietach. Często te relacje są krótkie, ale czasem bywają szczegółowe. Warto prześledzić losy tych osób. Historia pierwszego człowieka Adama jest bardzo smutna. Razem z Ewą, swoją żoną, przekracza on Boże przykazanie. W rezultacie muszą na zawsze opuścić ogród Eden, a potem zmagać się z wieloma trudnościami, bólem, trudem i wyczerpaniem, chorobą, starością i śmiercią. 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 15-19 wersetu. Czy dziś jest inaczej? Nie, ale za to jest nadzieja. Bóg bowiem zapowiada, potomstwo kobiety pewnego dnia zniszczy węża, czyli diabła, przeciwnika Boga i człowieka. A jak reaguje Adam? Czy zarzuca Bogu, że jest zbyt surowy w swoim osądzie? Czy oddala się od Boga? Bynajmniej. Nadaje swojej żonie imię Ewa. W oryginalnym tekście hebrajskim użyte jest tu bardziej słowo Chawa, które oznacza życie. Adam stawia więc sprawę jasno. Ufa Bożej zapowiedzi, że potomek Ewy pokona węża. Śmierć dopiero co weszła do stworzenia, a Adam nazywa swoją żonę życiem. Czy nie jest to oznaka wiary? Adam wierzy, że Boża obietnica jest prawdziwa i zgodnie z nią postępuje. Wielu ludzi od czasów Adama robiło to samo, ufając Bożym obietnicom i postępując zgodnie z nimi. Dziś wiemy, że Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który na krzyżu zwyciężył grzech, śmierć i diabła, starego węża. Ostatecznie diabeł zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Objawienie, 20 rozdział, 2 i 10 werset o tym świadczą. Bóg nagrodził więc wiarę Adama i z pewnością nagrodzi twoją wiarę. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:20.